Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a nawet witam wszem wobec. Kapitan Lisowski nadaje dziś 4 października, godzina 16 z groszami. Dzieje się intensywnie. Ta noc, tak jak przewidywałem, miała chyba dosyć mocny wpływ na sytuację na obydwu interesujących odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli zarówno na Charkowszczyźnie, jak i na Hersońszczyźnie. Bo jak już mówiliśmy, nie tylko ja, ale inni moi koledzy noc sprzyja działaniom ukraińskim, bo zdecydowanie są lepiej wyposażeni w elektrooptykę do działań w nocy. Również z najróżniejszych zrzutek i działań klasicharytatywnych charytatywnych po prostu wspierających ich wysiłek obronny w walce z przeważającym przeciwnikiem. I teraz proszę państwa Dojdziemy do tego, co się właśnie wydarzyło. Już praktycznie rzecz biorąc kilku kolegów zrobiło pewne aktualizacje. Nie wszystkie mapy jeszcze nadążają za tym wszystkim, ale generalnie uważam, że warto w tym momencie już zrobić odpowiedni update. Jest to update wynikający z... z tego, że tak dużo się dzieje. Szanowni Państwo, zapraszam więc najpierw do mapy tym razem, gdzie pochylimy się nad kierunkiem. Harkowskim i odpowiednio Hersońskim. Szanowni Państwo, oto mapa Dawida Bataszwili. Według niektórych nie do końca już w tej chwili całkowicie aktualna, no ale sytuacja jest dynamiczna, nie każdy jest w stanie siedzieć non stop i aktualizować wszystko, ale będę ja starał się z kolei tą moją wędrującą łapką co nieco w tym zakresie powiedzieć, a gdzie nie, gdzie pojawi się i ta żółta łapka, no niestety ten program mapa nie chce się zdecydować na to, żeby tylko jedna wersja kursora była widoczna, Szanowni Państwo, cóż więc w tej chwili tutaj mamy? Z rejonu na południe, czyli po zajęciu Łymana i obejściu rzeki Żerebec, tych rozlewisk, też siły ukraińskie obchodzą głębokim łukiem. Od w tej chwili północnego zachodu, docelowo według nas w kierunku na wschód i południowy wschód, chcą obejść Kremienną. Doszły ich pierwsze pododdziały już do Krasnocirczeńska, w tym rejonie, a linia frontu w chwili obecnej przecina rzekę Żerebec w rejonie Makijówki. I do Perszowarnewa, które już się znajduje blisko Rajgorodka, a ten jest przedostatnią dużą miejscowością na drodze do Sfatowego, które stanowi obiekt zadania dalszego w dotychczasowych działaniach ukraińskich na tym odcinku frontu, w tej strefie działań. Jednocześnie z rejonu Borowego. Gdzie był uchwycony przyczółek, wyszły siły ukraińskie mocno wzmacniając lewe skrzydło tej operacji, która szła od kierunku Studenoka, dzięki yy, 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 Studenoka i Bochorodycznego Dobryszewa i łymanu. Tu przedtem ten ten przyczółek nie był zbyt duży, a w chwili obecnej posunęli się zarówno na północ, w kierunku drugiego przyczółka, tego największego na wschodnim brzegu rzeki Oskił w rejonie Kupiańska i tej właśnie miejscowości Perszoravnej. Perszoravnej. Perszorawne, o, przepraszam. Z tego, co nam wiadomo, również z południowego odcinka tego przyczółka. Ruszyły mocne ataki ukraińskie i przebieg, przebieg linii frontu bardziej odzwierciedlałaby w tej chwili linia, tak jak jest tutaj przerywanymi, zaznaczona. Jest to granica obwodów pomiędzy Ługańskim a Charkowskim. Również tu na północy doszło do przesunięcia, gdyż istniało ryzyko otoczenia sił rosyjskich w tym rejonie. Gdyż najpierw poszło uderzenie zdworycznego w kierunku na wschód, wzdłuż widocznej tutaj drogi. W związku z czym Rosjanie, dynamicznie prowadząc działania opóźniające, zaczęli zmieniać przebieg linii frontu tak, aby nie być w chwili obecnej otoczonym i nie ponieść nadmiernych strat w wyniku prowadzonych działań. Jednak trzeba powiedzieć na pewno, Ważną rzecz. Zdecydowanie brak jest tam w tej chwili silnego ośrodka decyzyjnego, który by we właściwy sposób koordynował działania rosyjskie, co wykorzystują jak najbardziej siły ukraińskie, działając w składzie kilku już w tej chwili brygad, bo mówimy o 92., 115., 3. 3 brygadzie, 4. pancernej i 80. brygadzie powietrzno-szturmowej. Więc w tej chwili te siły są już rzeczywiście takie, że wymaga to wyższego poziomu koordynacji i na tą chwilę trudno powiedzieć, żeby tak nie było. Czyli Ukraińcy w jakiś sposób poradzili sobie z tym problemem, jakim jest koordynacja działań powyżej szczebla brygady. Bardzo dobrze, nie chcę wnikać w szczegóły, cieszę się z tego powodu, ale na pewno ważną w tym wszystkim rzeczą jest Lepiej funkcjonująca łączność radiowa i bezpieczniejsza, tudzież nawet wykorzystywanie łączności z zakresu internetu satelitarnego od Starlinka. Poniżej Kremiennej, na tą chwilę, w rejonie Bachmutu pojawiły się informacje, jakoby trochę cofnęły się siły ukraińskie. Nie jest to aż tak warte wspomnienia, żebyśmy o tym musieli mówić. Na tą chwilę należy uznać, że odcinek obrony pomiędzy Soledarem a Bachmutem nadal jest utrzymany przez siły ukraińskie, ale w przypadku powodzenia operacji tej, która się dzieje tu właśnie w rejonie w tej chwili i na kierunku przede wszystkim Swatowego. Które z zadania dalszego staje się zadaniem bliższym dla ukraińskich jednostek, to zadaniem dalszym prawdopodobnie może być już Starobielsk, ale może też istnieć plan głębokiego obejścia Siewierodoniecka, tak aby oprzeć się w jakimś punkcie, na przykład o brzeg Dońca, w taki sposób, aby. Zmusić siły rosyjskie z tego rejonu do wycofania się, zwinięcia i być może nawet oddania Siewierodoniecka i Lisiczańska bez walki. Teraz przejdziemy sobie do regionu Hersońskiego. I zaczynając od rzeczy stabilnych, stabilnie jest tu w rejonie. W kierunku Mikołajów, Hersoń, ciężkie walki, walki pozycyjne, i na kolejnych liniach obrony, tutaj na razie można przyjąć, że Rosjanie powstrzymali napór ukraiński. Przypomnę też, że naprawdę wysokie straty zanotowały niektóre jednostki, zwłaszcza 128 Brygada, która w tej chwili znajduje się gdzieś tutaj w rejonie na północ od przyczółka w, w Dawidowym Brodzie. I co ważne, Dawidów Bród jako taki niedawno jeszcze był w rękach rosyjskich, już nie jest. Jak widać, spłyceniu w związku z tym uległ ten przyczółek, a to dlatego, że linia frontu pomiędzy odcinkiem północnym, z którego nacierają brygady, takie jak pierwsza samodzielna pancerna tutaj wzdłuż najbliżej brzegu rzeki. 60 brygada zmechanizowana i 14 brygada zmechanizowana na tyle wymusiły skrócenie frontu przez Rosjan, że doszły do miejscowości Mylowe o dobę później niż to wydawało się co niektórym dziennikarzom, ale to raczej na przykład pan Lachowski od razu poddał w wątpliwość możliwość taką, że jeszcze w niedzielę mogły się tu pojawić forpoczty ukraińskie w krótkiej dyskusji poparliśmy go zdecydowanie, że to byłoby raczej niemożliwe, ale w chwili obecnej na pewno po wycofaniu się Rosjan z Dudczan tu nie było aż tak ciężkich walk o zdobycie tej miejscowości. Rosjanie się wycofali, bojąc się właśnie oskrzydlenia i w chwili obecnej linia frontu przebiega właśnie tuż przed Mylowym, tudzież przez Mylowe i może ona się pokrywać lub też w niewielkim stopniu odbiegać od tej drogi, która tutaj jest zaznaczona i biegnie w kierunku Wielkiej Aleksandriwki. Od odcinka Wielka Aleksandriwka Dawidów Brut Rosjanie się również wycofali, zmniejszając swoją ekspozycję na oskrzydlenie ze strony właśnie tej przede wszystkim pierwszej samodzielnej brygady pancernej. I Analizując w chwili obecnej sytuację, te trzy brygady plus dwie brygady z przyczółka, czyli 63 oraz 35 brygada piechoty morskiej i przetrzebiona, ale dalej bardzo żądna walki, 128 brygada górsko-szturmowa są w stanie wymusić na Rosjanach, działając w taki sposób i w takim tempie, Dalsze zwinięcie tego frontu, tak, aby to było mniej więcej z wykorzystaniem tego przyczółka, który został po Dawidowym brodzie. I patrząc na układ dróg, które mogą tutaj temu sprzyjać, wygląda na to, że ten tutaj głęboki jar na południowy zachód od mylowego, droga Noworojsk ster stepne. Dalej, na północny zachód, w kierunku czkałowego. To może być rejon, gdzie Rosjanie, w oparciu o te miejscowości, będą próbowali ustanowić linię obrony. Oczywiście, jeszcze wykorzystując tutaj ten jar jako przeszkodę wodną dodatkowo, aby powstrzymać napór tych kilku, w tej chwili, brygad ukraińskich. Jednocześnie, w przypadku, gdyby Ukraińcy zajęli milowe, mylowe, to zadaniem bliższym będzie już Berysław. A Berysław jest bardzo blisko Nowej Kachowki, która, jako taka, na pewno będzie głównym obiektem ataku, jeśli tylko możliwe będzie dojście w pobliże, ale już nawet. Prowadzenie walk w rejonie Berysławia w taki sposób, aby mieć widoczność, wzrokowy kontakt z, z rejonem mostu na Nowej Kachowce, albo że będzie to w zasięgu najbardziej banalnych używanych przez Ukraińców dronów, pozwoli na bieżąco ogniem artylerii lufowej paraliżować jakikolwiek przejazd, transport przez odtwarzane przez rosyjskich saperów przeprawy, jakie tutaj w rejonie nowej kachowki się znajdują, co automatycznie zmniejszy o połowę mniej więcej zdolności transportu, zaopatrzenia i e, rotacji wojsk, wysyłania wzmocnień na ten prawy brzeg rzeki Dniepr z tego rejonu. To byłoby bardzo, ale to bardzo ważne. Naprawdę trzeba powiedzieć, że tempo natarcia, jakie w chwili obecnej Ukraińcy prezentują, to jest 20 kilka, 25 około kilometrów dziennie. To jest bardzo dobre tempo marszu. Często dochodzi do małych bojów spotkaniowych. Jednocześnie Teren sprzyja temu, aby Rosjanie mogli próbować różnego rodzaju zasadzek ogniowych na zbliżającego się do nich, depczącego im wręcz po piętach przeciwnika, jakim są w tym momencie Ukraińcy. Ale Ukraińcy teren znają, w związku z czym myślę, że radzą sobie dosyć dobrze. Dowiemy się o tym nieco później, bo oczywiście jest embargo informacyjne. Ale tak, jest duża szansa na to, że uda się przed. Dużymi deszczami yy, zmienić znacząco przebieg frontu na tym prawym brzegu Dniepru na niekorzyść Rosjan. A teraz przechodzimy z powrotem do innych informacji. Więc już po tych dużych mapach zostały może dwie małe do pokazania, która to jedna w wykonaniu Jarka Wolskiego pokazuje jak według niego to wygląda, tutaj ścięcie tego przyczółka, tutaj zdecydowanie skrócenie linii, tu jest to mylowe, co najmniej 3 do czterech pułkowych grup bojowych działają w tym pasie, broniąc się przed naporem ukraińskich brygad. Druga mapa to od innego kolegi, pokazująca, jak to według niego wygląda. Ta szara strefa jest strefą, jakby to powiedzieć, co do której kontrola już jest przyznawana w chwili obecnej raczej dla, dla sił ukraińskich. Zobaczymy. No nie do końca pokrywa się to z tym, co jest u Jarka. Osobiście uważam, że mapa Jarka jest bardziej wiarygodna, chyba że jest to oparte o meldunki rosyjskie, bo one niejednokrotnie są wiele bardziej alarmujące niż realia. I czasami na tej podstawie rosyjscy analitycy nadmiernie pesymistycznie dla siebie prezentują sytuację. Generalnie jednak obydwie zorganizowane akcje, czyli kontrofensywa na Charkowszczyźnie i w chwili obecnej rzeczywiście widoczna działalność ofensywna sił ukraińskich na Hersońszczyźnie, przynoszą efekty w postaci odzyskiwania terenu, wyzwalania kolejnych miejscowości, wyzwalania ich mieszkańców, zadawania poważnych strat. Rosjanom na tyle poważnych, że w chwili obecnej, według naszych danych, Rosjanie ściągają gwałturety, na gwałturety rozgwardie z Zauralu, z terenów syberyjskich, jako wzmocnienie swoich sił tutaj. No, rozgwardia są to wojska, że tak powiem, wewnętrzne, czyli lżej uzbrojeni, ale mobilni, szybcy. To mogą być rzuty kołowe, niekoniecznie tylko i wyłącznie rzutami kolejowymi, ciężkimi transportami, eszalonami. Dzięki temu jest to, jakby to powiedzieć, zrówno multiplikacja, o, dobre słowo, multiplikacja możliwości przerzutu tychże sił. Według niektórych te lekkie siły rosyjskie, odpowiednio użyte, tak jak używają ich w chwili obecnej Ukraińcy, mogłyby zasadniczo wzmocnić... Potencjał obronny rosyjski, ale są też takie uszczypliwości, że no cóż, potrzeba bardziej typowo rosyjskich, jak radzieckie dawniej, oddziałów zaporowych. Przekonamy się o tym w najbliższym czasie. Teraz przechodzimy do zestawu wiadomości różnego rodzaju, które towarzyszą wszystkim tym wydarzeniom, zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak i tej bliższej, a nawet coś z naszego podwórka. Szanowni Państwo. Według danych związanych z biznesem, około 5 milionów Rosjan nawet, podobno, no ze 144, no to jest tam jakiś konkretny procent wymierny. Więc podobno 5 milionów Rosjan straciło pracę w wyniku zachodnich sankcji i wycofywania się zachodnich korporacji z rosyjskiego rynku. Ta duża liczba pracowników to prawie, że taka wschodząca klasa średnia rosyjska. Która w tym momencie, cóż, straciła podstawy swojego funkcjonowania. Czy skorzysta z nich biznes stricte rosyjski, trudno powiedzieć, ale jakby pojawiają się głosy, że ta mobilizacja w znacznej mierze została też wymuszona właśnie tym pojawieniem się nagle kilku milionów niezadowolonych z rozwoju sytuacji, rozczarowanych i Potrzebujących pieniędzy, e, ludzi w średnim wieku, e, i między innymi ta mobilizacja ma ich mocno, jakby to powiedzieć, wstrzymać od okazy, okazywania swojego niezadowolenia władzy, bo w każdej chwili mogą być powołani do armii. Jest to całkiem możliwe. Należy obserwować sytuację, żeby się przekonać, jak to jest. Dalej. Pojawia się e, rzecz następująca. Sam. Zamieściłem niedawno shorta, w którym mówiłem, że moje źródła zaczęły panikować. Chodzi oczywiście o mentalne przygotowanie i zdolność Rosjan, głównie, bądźmy szczerzy, Putina do tego, żeby być zdecydowanym użyć tej broni, której nie chcemy nazywać po imieniu, tak? czyli broni nuklearnej niestety, mówiąc wprost. I mówiłem o tym, że boją się moje źródła taktycznych głowic nuklearnych, które mogliby użyć Rosjanie. Oczywiście spod, e, parę osób mi powiedziało, że przesadzam, parę osób mi powiedziało, czy zdaję sobie sprawę z tego, że jakąś reputację mam i że ją e, nią ryzykuję, na co odpowiedziałem, że powiem szczerze, nie obrażę się, jeżeli moja reputacja na tym ucierpi, ale naprawdę takie, a nie inne informacje moje źródła mi przekazują z dwóch stron, czyli że ktoś zaczął wywozić swoje rodziny po stronie możliwie, możliwych do zaatakowania, a co niektórzy się pukają w głowę i sprawdzają, czy są w stanie opuścić nagle szeregi swojej armii, która mogłaby użyć takiej broni. Eee... To wszystko zaczęło nagle w ostatnich dniach bardzo mocno pracować w przestrzeni medialnej. Pojawiły się najróżniejsze komunikaty. I teraz tak, oprócz tego, że ja już sam mówiłem o tym w trakcie, że wyszedł okręt K329 na patrol bojowy z specyficznym sprzętem, do czego zaraz jeszcze dojdę. O tyle okazało się, że od wczoraj praktycznie bardzo mocno eksploatowany jest temat tak zwanego atomowego pociągu. No tu już od razu mogą się odpalić różnego rodzaju domysły, więc chciałbym trochę uspokoić, bo co niektórzy bardzo, powiedziałbym brzydko, wzięli pod uwagę informacje, jakie zawarł pan Konrad Muzyka, bardzo szanowany analityk z Rohan Consulting który powiedział, że rzeczywiście stwierdzono coś, co zdecydowanie przynależne jest do tak zwanego dokładnie, co do nazwy 12. Głównego Dyrektoriatu 12. Głównej Dyrekcji Ministerstwa Obrony Rosyjskiej Federacji, odpowiadającej za amunicję jądrową. I powiedział, oprócz tego, że na, na pokładzie tego pociągu są pojazdy, które są w dyspozycji właśnie tegoż 12 dyrektoriatu głównego. O tyle jednak by na mnie nie powiedział, że to oznacza, że wiozą one cokolwiek, tylko powiedział, że po prostu jadą, ponieważ brak jest w tym momencie lekkich, szybkich, a tak dobrze uzbrojonych pojazdów. Nawet dlatego, że łatwiej one pokonują improwizowane przeprawy nawet po uszkodzonych mostach przyjadą łatwiej, bo są bardziej zwinne i są o wiele lżejsze niż inne ciężkie pojazdy. A ich uzbrojenie jest wystarczające, bo to jest działko 30 mm, które potrafi sobie poradzić z bojowymi bozami piechoty na dystansie 2 km nawet. Więc sprawa jest taka, do tego dorzucił jeszcze, że to ewidentnie może być element podnoszenia poziomu właśnie paniki wśród zachodnich obserwatorów, skoro właśnie takie sprzęty, które nie są de facto bronią nuklearną, ale są w dyspozycji tegoż dyrektoriatu, który używa ich do osłony instalacji, stanowisk i tejże broni. No ktoś by powiedział, no jeżeli jedzie tego typu broń, a wygląda ona tak, Załadowana na pociąg to są właśnie pojazdy typu Wystriel M z tego z dyrektoriatu. O tyle wcale nie oznacza to, że razem z nimi podróżuje właśnie taki ładunek. Tak wygląda ten pojazd. Trochę przypomina niektórym Dozor B, tudzież Kozak, coś co jedna polska firma wspólnie z ukraińską produkują i sprzedają. Pojazd Oncilla i y, takie coś z tym modułem 30-mm na dachu jest właśnie charakterystycznym pojazdem tego dyrektoriatu. Nie trzeba więc dużo, aby wzbudzić y, niepokój, może nawet panikę tego, że takowy pociąg atomowy się porusza. A bynajmniej. Powtarzam raz, jeszcze nie musi to w żadnym wypadku oznaczać tego, że jest tam jakakolwiek głowica w tym składzie. Ponadto ktoś, czyli materiał widziałem, powołując się, na jedynie fragmencik wypowiedzi kolegi Konrada Muzyki, oczywiście podparł się tym, że nawet Konrad Muzyka potwierdził, że takie coś niebezpieczne jedzie. Tymczasem po, kompletnie pominął resztę wyjaśnień Konrada w tym zakresie, a no cóż, klikbajty poleciały. Idziemy dalej. Pokażę teraz, jak wygląda coś, co rzeczywiście jest pociągiem atomowym, bo takie rzeczy w historii są znane i Rosjanie takie rzeczy lubią. I potrafili, tu jeszcze jest inne ujęcie tego samego zdarzenia. A Rosjanie bardzo, bardzo lubili zawsze mieć na trakcji kolejowej różne rzeczy, w tym również rakiety strategiczne. I taki pociąg wygląda tak: otwierany dach, podnoszona do poziomu startowego rakieta. Wagon jest jednocześnie podstawą tejże wyrzutni, kontenerem transportowym i ma w sobie stanowisko startowe. W związku z tym. Największy wielbiciel komunizmu, czyli Kim z D. Best, Korea, też posiada tego typu pociągi. I teraz tak. Wiele jest takich przesłanek, podkazujących to, że Rosjanie celowo używają rzeczy jednoznacznie kojarzących się z możliwością użycia broni atomowej, potencjałem atomowym. I tu trudno jest czasami rozróżnić, czy chodzi o elementy strategiczne, czy chodzi o elementy taktyczne. Bo te pojazdy wystrzał M osłaniają zasadniczo instalację i sprzęt jednostki strategicznych wojsk rakietowych. Tymczasem informacja, mowa była przede wszystkim o ładunkach taktycznych. Inna skala. Do tego jeszcze dojdziemy. Oprócz tego, przecież, jak to się mówi, występuje wszystko w postaci triady. Rakiety H-59 Raduga, które mogą mieć głowicę nuklearną w wersji M, lotnictwo rosyjskie jest, nosiciele powietrzni są zlokalizowani, w jakich miejscach się znajdują, czy znajdują się tam dokładnie tego typu rakiety w wersji M i czy gdzieś są głowice do nich, które mogliby Rosjanie zamiennie Zamiast konwencjonalnych użyć, w tym momencie brak danych, ale potencjał oczywiście taki jest. No i zostaje trzeci element triady, bo pomijam te wielkie myśli, bombowce Tu95 tu oraz Tu160, Tu22M3, a przejdę do elementu podwodnego triady, czyli to, o czym mówiłem. Okręt podwodny Biełgorod, który wyszedł w rejs, podobno wyposażony. To jest zdjęcie z jego wodowania. Podobno wyposażony w rzecz, której nie ma nikt inny na świecie. Tradycyjnie nie imieje analoga w Mirie. Tym sprzętem są pociski, a raczej torpedy nuklearne klasy Poseidon Takie coś. To jest porównanie człowieka względem tejże torpedy i co najciekawsze, pojawiają się dosyć duże rozbieżności, jeśli chodzi o... Zdolności i parametry tegoż ustrojstwa. Rosjanie mówią nawet 200 megaton. No to jest przepotężny ładunek. I takie coś zdetonowane na przykład według nich u wybrzeży brytyjskich, bo czymś takim straszyli swego czasu, że są w stanie zatopić Wielką Brytanię, spowoduje taką falę tsunami, że będzie źle. Dane, które wywiad amerykański dostarczył mówią o tym, że 2 megatony. No to taka lekka różnica między 2 a 200. Rosjanie mówią, że to coś może się pod wodą poruszać z prędkością nawet 200 km na godzinę. Amerykanie mówią, że 130. Co w przypadku podwodnych pojazdów i tak jest ogromnym parametrem, bo przecież jednostki, które rozwijają, załóżmy 50 węzłów na wodne razy mila morska 80 parę kilometrów na godzinę, to to jest wiek, ogromna prędkość dla jednostek nawodnych, a to miałoby być 130 pod wodą. Postaram się w najbliższym czasie zrobić osobny materiał na temat tej torpedy wśród torped w rosyjskim wydaniu, jak wiadomo, największej, bo po co robić rzeczy małe, skoro można zrobić rzeczy duże. Tu oprócz tego schematu pokażę jeszcze inny, może mniej spektakularny, ale również podkreślający to, jakie to jest wielkie. A to ma chyba 24 metry długości. I to jest coś takiego. Też porównanie z sylwetką człowieka. Kawał ustrojstwa. Groźby Kremla które są w chwili cały czas wrzucane w przestrzeń medialną światową, no zdecydowanie mają zapewne jeden cel: przymusić sojuszników Ukrainy do tego, żeby Znaczy sojuszników kraje wspierające Ukrainę do tego, by się zastanowiły, czy dalej ją warto wspierać, a samą Ukrainę przymusić do przyjęcia negocjacji ze wskazaniem na status quo, jakie będzie chciała Rosja i w tym między innymi celu doszło do tego, że prezydent Dżałeński ogłosił dekret. No jest to dosyć hardkorowe, bym powiedział, w dyplomacji podejście, bo jest to dekret o niemożliwości negocjowania z Putinem. Może się okazać, że cóż, prezydent Dżałeński będzie większym problemem w negocjacjach niż Putin. I oby tak się nie stało, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale aby przeciwdziałać tego typu właśnie naciskom rosyjskim, taki właśnie dekret prezydent Żeleński wydał. Tymczasem, analizując również ostatnie wystąpienie Putina, zauważono, że Instytut Studiów nad Wojną ISW ze Stanów, że Putin rzucał aluzję dotyczące możliwości użycia broni nuklearnej, ale nie było bezpośredniej groźby, a raczej by była, gdyby to chciał zrobić, więc celowo dosyć miękko podszedł do tych elementów w swoim orędziu podczas ogłaszania stanu inkorporacji czterech obwodów ukraińskich. I jakby to powiedzieć. Jest to między innymi efektem bardzo ostrej, wyprzedzającej reakcji świata zachodniego, w tym głównie Stanów Zjednoczonych, mówiących o tym, jak bardzo złe będą skutki użycia broni nuklearnej przez Rosję, w przypadku gdyby jej użyła, i to niezależnie od tego, jakiego szczebla by to broń była. Dalej, cóż mamy dalej? Dalej mamy coś więcej na temat taktycznej broni jądrowej w arsenale rosyjskim, szanowni państwo. Swego czasu Konflikty.pl przygotowały tego typu informacje sprzed paru lat, która może być nie do końca aktualna, jeśli chodzi o ilości posiadanych głowic, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję, bo tam może być tego znacząco mniej. Ale, ale dobrze jest wiedzieć, skoro przede wszystkim mowa jest na tą chwilę o zagrożeniu taktycznymi środkami przenoszenia, z czym to się je. Otóż, Siły powietrzno-kosmiczne mają samoloty typu szeregu Suchoja, czyli krewni i kuzyni Su-27, marynarka wojenna, chociażby rakiety typu Kalibr i wojska lądowe, które mają swoje Iskandery oraz amunicja artyleryjska do 2S7-5, 2S7 Małka. Chociaż to właśnie redukcje strategicznych sił jądrowych były przedmiotem negocjacji między Stanami a Związkiem Radzieckim zawsze, a następnie Rosją, to za większe zagrożenia z militarnego punktu widzenia zawsze należało uznawać rosyjski arsenał taktyczny. Niezależnie od szacunków, korzystne w tym opracowaniu, dane, z których korzystał Konflikty.pl i jego autor. Były z military Balance 2016 wskazywały na około 2000 operacyjnych głowic taktycznych. Podaje X albo gwiazdeczkę dotyczącą skali korupcji i znikania głowic, żeby przerobić je na paliwo. Paliwo do elektrowni jądrowych. I rosyjski arsenał taktycznych głowic jądrowych jest kilka razy większy niż całe zapasy NATO w Europie, uwzględniając bomby B-61 rozmieszczone w ramach NATO Nuclear Sharing oraz zasoby Francji i Wielkiej Brytanii. Należy również zaznaczyć, że rosyjskie głowice jądrowe są na wyposażeniu sił powietrzno-kosmicznych, wojsk lądowych, a także marynarki wojennej. Powyższe zestawienie obrazuje, jak wieloma systemami zdolnymi do przenoszenia dysponują Rosjanie, biorąc pod uwagę ograniczone zdolności rosyjskiego przemysłu obronnego który ma za zadanie nie tylko sprostać wymaganiom państwowego programu uzbrojenia na lata 2011-2020, -20, ale również nowym problemom będącym rezultatem sankcji gospodarczych, a tych jest tylko więcej, tych sankcji i problemów w związku z tym też. Tak więc najbardziej medialnym rosyjskim systemem jest Iskander M., który wymykał się już od dawna ograniczeniom traktatów zbrojeniowych, ponieważ mógł Pokonać dystans większy niż 500 kilometrów, deklarowane przez Rosjan, a wpisane jako ogranicznik traktatowy. Tu chodzi też m.in. o czas reakcji na tego typu rakiety wystrzelone przez Rosję dla wszystkich środków obrony przeciwrakietowej i obrony powietrznej. Wydarzenia na Ukrainie dowodniły, że obawy Polski i krajów bałtyckich co do zdolności użycia i możliwości przez Rosję taktycznej broni jądrowej nie były bezpodstawne. Jednak nie można uznać za największe zagrożenie samego faktu rozmieszczenia w obwodzie kaliningradzkim rakiet Iskander, bo tam się znajdują. Teraz jeszcze Kindżały tam są, ponieważ Rosjanie są zdolni przerzucić te systemy do Kaliningradu w ciągu kilkudziesięciu godzin. I do tego, że one są w Kaliningradzie, nie ma co się konkretnie przywiązywać. Zwłaszcza, że w chwili obecnej tam jest tylko skromne 6 tysięcy żołnierzy, trochę jeszcze marynarzy. Żaden szał. Natomiast najbardziej groźne jest to, że w broni taktycznej istnieje możliwość stosowania głowic jądrowych zamiennie z głowicami konwencjonalnymi, co czyni je doskonałym narzędziem nacisku politycznego, które Rosjanie konsekwentnie wykorzystują. I w chwili obecnej mamy z tym właśnie do czynienia. Dalej mamy tak. Czerwone linie. W nawiązaniu do tego, co jeszcze było przed chwilą mówione, różne już czerwone linie wyznaczali Rosjanie dotyczące niedostarczania amunicji, ra broni rakietowej typu HIMARS do Ukrainy, potem, żeby nie dostarczać amunicji, teraz jeszcze przyoczą o tym, żeby nie dostarczać Ukrainie amunicji o. Maksymalnym zasięgu 300 km. Czyli ATACMS, ATCMS, zobaczymy. Prawdopodobnie ta czerwona linia właśnie pęknie, ponieważ Ukraina wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o przekazanie tego typu amunicji, a oni. Aby uniknąć nieporozumień, będą przedstawiali każdorazowo listę celów do zaakceptowania, co znaczy w domyśle, że atakowane będą tylko cele znajdujące się na terytoriach, które należały do Ukrainy przed 2014 rokiem. No, może w wyjątkowej sytuacji mogłoby dojść do ataku gdzieś w głębi przeciwnika, bo przecież Rosjanie nie mają takich hamulców. Dzisiaj był alarm lotniczy na terytorium całej Ukrainy. I całkiem możliwe, że taki piełgorod, Rostów nad Donem no, mogłyby się twardo zmierzyć z głowicami hajmarsów. Zobaczymy. Dalej. Postępy rosyjskiej mobilizacji. Trzy pierwsze ofiary śmiertelne. Jeden samobój, jeden atak czegoś nie wiadomo czego i jeden... Marskość wątroby. No, jakość rekruta jest powalająca. Gdzieś przewinęła się informacja, że Jakoby Rosjanie wiedzą, że już 200 tysięcy ludzi udało im się ściągnąć w ramach mobilizacji. Czekam na weryfikację tego wszystkiego, bo jeżeli tak, to by oznaczało, że. No właśnie, bo myśmy chyba żaden z nas, ani ja, ani Piotrek Zbies nie chciał powiedzieć, że będzie tego tyle aż. Ja powiedziałem, że 150 tysięcy plus minus 10%. To jest to, co uważam, że im się uda. Trzasnąć muszę sprawdzić parametry zakładu. W razie czego będziemy się komisyjnie spotykać i sprawdzać, jak dobrze nam się do tego zakładu przygotowywało. W razie czego relacje z tego zamieścimy. Dalej. Dzisiaj wydarzyły się akurat rzeczy ciekawe na polskim podwórku, do których zaraz dojdziemy. A teraz, jeszcze w oparciu o te oficjalne. Niestety obaczone już wcześniej przed niepowieną gwiazdką, dane jak to widzi wirtualny nowy przemysł. Ilość głowic nuklearnych na świecie. Stany 6800 Rosja 7700, Francja 300, Wielka Brytania 215, Korea Północna było to szacowane na 20, Chiny. Hmm, to jest ciekawe, od 200 do 1000. Ostatnia dana, taka weryfikowalna, mówiła o 300, więc. Tutaj cywilne źródła, że tak powiem, podniosły mocno ilość tychże ładunków. Pewnie uwzględnia to również ładunki taktyczne. Indie 140, Pakistan 150, Izrael, który oficjalnie no, nigdy się do niczego nie przyznał, oceniany na 80. Wystarczająco, żeby zabić, zabić życie na Ziemi nie jeden raz. Natomiast teraz u nas wydarzyły się dwie rzeczy ważne. Po części kolega Dawid Kamizela i Marcin Niedbała zapowiadali to jeszcze w swoich materiałach, które świeżo teraz leciały a nakręconych na MSPO i dotyczy to podpisania umowy na tak zwaną Pilice Plus. Czyli od lewej mamy Radar Soła Bystra, dalej wyrzutnia Eye Launcher Czyli pocisków KAM o zasięgu do 25 km, a potem po prawej dwie 23 mm zestawy pilicy na podwoziach Jelcza, czyli ZSU, nie, przepraszam, ZU-23-2, w wersji konkretnej zapewne R, jodek i tak dalej. I to wszystko jako warstwowy system obrony powietrznej który miałby przede wszystkim chyba zabezpieczać nasze bazy lotnicze, nie jestem teraz pewien, ale jakoś tak to miało chyba być. No i to w tej chwili, gdyby w kontekście różnych informacji mówiących o tym, że Rosjanie dostają w ściku przez to, że przez Polskę przechodzi ta cała pomoc dla Ukrainy, no, uważam, że szybko będą musieli ćwiczyć, zgrywać się i osiągać wysoką gotowość bojową na wszelki wypadek. Drugim elementem jest tak zwana mała narew. Czyli też świetnie przez Dawida Kamizelę scharakteryzowana i przez Marcina Niedbałe rzecz, gdzie mądrze postąpiono, ponieważ to jest wyrzutnia, tak, I Launcher, ale do tego wszystkiego dochodzą jeszcze inne, niedocelowe jeszcze zestawy, takie jak nasza polska stacja radiolokacyjna, która będzie oddziaływała i działała na rzecz tego zestawu, aby można było jak najszybciej Wdrażać się w to i oczekiwać na właściwe już dostawy tego sprzętu, który skokowo i generacyjnie podniesie nasze zdolności obrony przeciwlotniczej na niskim pułapie. Dalej mamy to, że same rakiety, jak nie wiedzą dokąd lecieć i nie są naprowadzane. Wcześniej, we wstępnej fazie lotu, mogą być mało przydatne. I w tym celu okazało się, że od dłuższego czasu realizowane są prace modernizacyjne posiadanego przez nasze wojsko sprzętu radiolokacyjnego, produkcji krajowej. A nie każdy o tym wie, ale naprawdę Pit Radwar to jest czołówka, jeśli chodzi o jakość i pomysłowość produktów z zakresu aktywnego oraz pasywnego rozpoznania radiolokacyjnego, ale już nawet, powiedziałbym, bardziej multispektralnego. I jest tu wiele powodów do dumy. Tu akurat zobaczymy teraz rzeczy modernizowane i znane już, ale bardzo skuteczne, które pozwalają głęboko zajrzeć na przykład w przestrzeń ukraińską, białoruską. Tu mamy zestaw radar TRS-15M, bardzo, bardzo, jak to się mówi, kumata rzecz. Tu zmodernizowane radary P-18PL, no generacyjnie coś o wiele lepszego niż to co o takiej samej nazwie, ale produkcji, że tam wynalazek rosyjski, radziecki jeszcze, przepraszam. No i rzecz najbardziej ciekawa, bo to jest coś, co rzeczywiście na tą chwilę nie ma chyba jeszcze analoga w Mirie, ale w naszym wydaniu i to jest zestaw PET. PCL, czyli pasywnego wykrywania emisji elektromagnetycznych, oraz korzystania z tego, że no, obecnie przestrzeń e, powietrza jest mocno przesycona różnego rodzaju sygnałami elektromagnetycznymi. Wi-Fi, WiMAX, jakieś tam e, telewizyjne, e, radary pogodowe, e, nie wiem, lotnisk, radary innych latających, cywilnych na przykład maszyn. Jest tego bardzo dużo. I to jest w stanie ten sprzęt w oparciu o zmiany w propagacji fal elektromagnetycznych, jakie emitują te właśnie urządzenia niewojskowe, lokalizować. Miejsce w przestrzeni, gdzie prawdopodobnie porusza się coś, co na przykład jest trudno wykrywalnym samolotem. Oczywiście jedna maszyna tego nie jest w stanie dokładnie zrobić. Dla właściwego umiejscowienia, zarówno na kierunku, na wysokości i na odległości, potrzebnych jest więcej tego typu urządzeń, więc zdaje się, że one będą pracowały w zestawach trzy lub 4 pojazdowych. Nie wnikając w to, czy się jakoś tam różnią, czy nie, ale bardzo, bardzo ciekawy sprzęt, który myślę, że ma przed sobą w chwili obecnej naprawdę dobrą, dobrą przyszłość. I będzie to współpracowało z różnego rodzaju pododdziałami, czyli dywizjonami, oraz oddziałami, pułkami lub brygadami naszej obrony przeciwlotniczej. Teraz na chwilę wspomnę to, co powiedział pan senator Rubio, członek zdaje się komisji wywiadu amerykańskiego senatu, mówiąc, że jest możliwe, że Rosjanie rozpatrują ataki na cele związane z logistyką zaopatrzenia i wsparciem dla Ukrainy znajdujące się w Polsce. No więc na całe szczęście mamy tam w chwili obecnej na wschodzie Polski takie sympatyczne rzeczy jak brytyjczyków z ich zestawami Sky Saber, czyli de facto kam. Bardzo fajna rzecz. Nasze najróżniejsze stacje radiolokacyjne z tego, co przypuszczam, nic więcej nie, 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 nie powiem, ale przypuszczam, że wszystkie nasze nowoczesne stacje radiolokacyjne prowadzą obecnie wzmożone działania na ścianie wschodniej i bardzo dobrze, że to robią. Do tego wszystkiego 18 Pułk, do którego właśnie trafia mała narew, do tego mała Pilica Plus, która chyba też się będzie szkodziła, na, szkoliła na wschodzie, Mam nadzieję, że też jak najszybciej pojawią się efektory w postaci armat 35 mm z programowalną amunicją w ramach właśnie pęcznienia, pozytywnego pęcznienia pilicy plus. I to wszystko będzie robiło naprawdę dobrą robotę, a w ramach zestawu Skysaber brytyjskiego są tam też radary SAP Giraffe AMB3D podnoszone na dużą wysokość na odpowiednim Maszcie, co daje jeszcze lepszy wgląd i możliwość niwelacji tych pól zakrytych, radiolokacji, celem wykrywania wszystkiego, co leci w, w stronę naszej granicy. I ma to naprawdę duży, duży sens. Docelowo z tego, co. Pamiętam, będą jeszcze radary na aerostatach, bo na razie samolotów typu AWAX nie mamy, a chociaż ostatnio no aż mi żyłka mi chciała pęknąć, ale no nie zdążyła, bo za późno się dowiedziałem. No Brytyjczycy pozbywali się niektórych swoich maszyn, nie tak dużych jak AWAX na bazie Boeinga pasażerskiego, tylko na mniejszych płatowcach, swoich samolotów. Wczesnego wykrywania. No i za skromne 60 milionów, nie pamiętam czy dolarów, czy funtów. No, uważam, że użycie tych pieniążków, nawet z tej FMF amerykańskiej, gdyby przyszła wcześniej, na zakupienie tego sprzętu, byłoby naprawdę dobrym posunięciem. Bardzo by się one nam przydały do stworzenia naszych własnych narodowych zdolności rozpoznania. Radiowego, radarowego i radioelektronicznego, mobilnego w postaci latającej. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Niektórym może się okazać, że po 15 minutach mapowania reszta ich nie interesuje ich prawo. Kto chce obejrzeć, to na przyspieszeniu ten może obejrzeć. Ale, jako że ostatnio memy bardzo dobrze weszły, te, które udało mi się trafić, i się Państwu spodobały. Jest kolejny mem, jakby to powiedzieć, ze stajni czeskiej. Jakoby właśnie Czesi kupili dwa lotniskowce, czyli Żwirek i Muchomorek na swoje wyposażenie, skoro już pewnikiem jest to, że mają swoje porty na Bałtyku, gdzieś w rejonie kraju królewieckiego. Na tym, Szanowni Państwo, kończę. Dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich do lajkowania, jeśli si się podobało. Zachęcam do udostępniania, do wysyłania znajomym, do komentowania, do dawania rady z reklamami, do wsparcia mojego kanału zarówno przez YouTube, jak i przez Patronite. Dziękuję Państwu bardzo. Nadawał Kapitan Lisowski. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.